testujemy właśnie najnowszy smartfon HTC. Model One M9 został zaprezentowany na początku marca w trakcie targów MWC w Barcelonie i właśnie trafia do sprzedaży w Polsce. Patrząc na HTC One M9, na pierwszy rzut oka można nie zorientować się, że to zupełnie nowe i topowe urządzenie w ofercie tajwańskiej firmy. Producent trzeci rok z rzędu zaprezentował smartfon o tej samej stylistyce, którego obudowa została wykonana z jednej bryły aluminium. Przy bezpośrednim porównaniu nowego urządzenia do poprzednika widać drobne, ale istotne zmiany, dzięki którym telefon wygląda jak na sprzęt z segmentu premium przystało. W przeciwieństwie do konkurencji używającej w smartfonach wyświetlaczy 2K, firma HTC zdecydowała się na 5-calowy ekran Super LCD 3 o rozdzielczości zaledwie Full HD. To paradoksalnie jest zaletą. HTC One M9 potrzebuje dzięki temu mniej mocy obliczeniowej. Bez wkładania go w gogle wirtualnej rzeczywistości nie sposób dostrzec gołym okiem pojedynczych pikseli. HTC już w One M7 wykorzystało ekran o bardzo dobrych parametrach, któremu ciężko było coś zarzucić. Panel z HTC One M9 nie sprawia problemu z odczytywaniem treści nawet w słońcu, czerń jest głęboka, a kolory nie są przerysowane jak w przypadku AMOLEDów. Rozdzielczość Full HD w połączeniu z akumulatorem o pojemności niemal 3000 mAh skutkuje ponad przeciętnym czasem pracy z dala od gniazdka. HTC One M9 działa pod kontrolą Androida 5.0 Lollipop, ale oprogramowanie zostało wyposażone w charakterystyczną nakładkę Sense. Ma znacznie lepszą specyfikację od poprzednika i pod względem wydajności nie można mu nic zarzucić. Snapdragon 810 i 3 GB pamięci RAM robią swoje. Nie zniknął wprowadzony kilka generacji temu BlinkFit, czyli pełnoekranowy widget z najświeższymi informacjami z mediów społecznościowych, kanałów RSS i podobnych źródeł. Nakładka Sense zachowuje estetykę znaną z poprzednich wersji i stawia na personalizację. Użytkownicy mogą tworzyć własne motywy kolorystyczne. Nowością w nakładce jest widget, który wyciąga na pulpit skróty do najczęściej wykorzystywanych aplikacji. Osobne listy są wyświetlane, gdy użytkownik jest w domu, w pracy lub w dowolnej innej lokalizacji. HTC stawia na muzykę, a nowy telefon jest przygotowany, by łączyć się bezprzewodowo z najróżniejszymi sprzętami audio. Nie zabrakło głośników stereo, które dają naprawdę świetne jakości dźwięk, jak na urządzenie mobilne oczywiście. HTC od lat wprowadza do sprzedaży własne akcesoria dla użytkowników smartfonów. Dla modelu HTC One M9 przygotowane zostało etui DotView, podobne do tego, jakie mogli zakupić użytkownicy HTC One M8. Na dziurkowanej powierzchni DotView wyświetlane są najróżniejsze treści, takie jak aktualna godzina, pogoda, powiadomienia i przychodzące połączenia. W nowej wersji można nawet uruchomić grę. Użytkownicy mogą też dokupić ładowarkę Rapid Charge, która naładuje telefon znacznie szybciej niż standardowa dodawana do zestawu. Największą zmianą jest aparat fotograficzny. W HTC One M9 znalazł się 20-megapikselowy aparat główny, a obiektyw z ultrapikselami służy teraz do zdjęć typu selfie. Bardzo dobrą wiadomością jest przeniesienie przycisku blokady na prawy bok urządzenia, co przy takich gabarytach telefonu pozwala go łatwiej odblokować. Posiadacz One M8 może mieć problem z racjonalnym uzasadnieniem przesiadki na nowy model, ale HTC One M9 będzie solidną propozycją dla wszystkich osób, które wymieniają właśnie inny telefon i szukają produktu wyglądającego premium.